Przyjechałam w takim celu, żeby zarazić to miasto i ten powiat ideą ekonomii solidarnej, gospodarki społecznej. To jest taka dziedzina, która pozwala zamiast rozdawać i wspierać tak doraźnie zasiłkami, jakimś posiłkiem, jakąś odzieżą, zamiast doraźnej pomocy, pomaga włączyć osoby, które do tej pory były długoletnimi klientami pomocy społecznej, osoby bezrobotne, włączyć w lokalny rynek usług i w lokalny rynek działań. Ten rynek, te działania są zlecane przez samorząd lokalny, przez lokalnych przedsiębiorców, przez ośrodek pomocy społecznej. My w Wielkopolsce stworzyliśmy, nie wiem, około 30 takich spółdzielni socjalnych. W ogóle działamy od 20 lat i jakby nawet Barka, powiedzmy sobie szczerze, że w Polsce pokazywała taki wzorzec, że nie jest godne, żeby człowiek dostał jakieś drobne pieniążki na przetrwanie, tylko godne jest podźwignąć go z jakiegoś marazmu, z jakiejś pasywności, z jakiejś roszczeniowości, podźwignąć tę osobę, nauczyć ją różnych prostych czynności i pomóc jej stworzyć takie przedsiębiorstwo. To jest przedsiębiorstwo społeczne, którego centralnym miejscem, centralną sprawą jest stworzenie miejsca pracy dla tej osoby, czyli praca zamiast zasiłku. I Polska jest, myślę, że jednym z nielicznych krajów w Europie, tej już poszerzonej Europie, gdzie jest kapitalny system prawny, gdzie mamy ustawę, która pozwala tworzyć centra integracji społecznej, gdzie osoby uczą się różnych zawodów, gdzie mamy ustawę o spółdzielniach socjalnych, gdzie również organizacje pozarządowe mogą rozwijać działania przedsiębiorcze, które pozwalają organizacji stworzyć jakieś stanowiska pracy dla osób, z którymi pracowały i uczyły ich samodzielności. Więc jestem tu po to, żeby powstała spółdzielnia socjalna, jedna, dwie, trzy. Myślę, że tu jest świetne środowisko. W tej chwili wszyscy partnerzy, którzy tutaj są na tym spotkaniu, deklarują wielkie zainteresowanie takimi rozwiązaniami i grupa ta była już na wizycie studyjnej w Wielkopolsce. Była pani burmistrz, pani dyrektor PCPR-u, wszystkie ważne osoby ze starostwa również i wszyscy oni chcieliby, żeby ta taka spójność społeczna w Białogardzie, żeby zmniejszyło się bezrobocie, żeby zmniejszyło się wykluczenie i te narzędzia ekonomii solidarnej są do tego naprawdę kapitalne.